Siemano, Damian Malera, BJJ Fanatics TV, ze mną Łukasz Borowski. Siema, cześć, witam. Cześć Łukasz, siemano. Świeżo po konferencji, powiedz mi, jak twoje odczucia po tej konferencji, no bo zostałeś obsypany prezentami. Tak, jestem miło zaskoczony, że dostałem tyle prezentów, ale spokojnie, co wisi nie utonie, na pewno się odgryzę. A masz już w głowie jakiś plan na prezent dla Trypsona? Oczywiście, że tak, ja już miałem plan po ostatniej walce. A zdradzisz? Może uchylisz rąbka tajemnicy? Niestety nie mogę. Dopiero przekonamy się na walce. Tak jest, to jest niespodzianka. Słuchaj Łukasz, Trypson dzisiaj wystąpił na konferencji razem ze swoim trenerem, trochę cię to rozbawiło. Tak, bo widzę, że Trypson sobie sam kurde nie może poradzić, to musi ze sobą brać wszędzie trenera. Tak po twojej reakcji można było wywnioskować, że trochę się zaśmiałeś, że tak jak Mateusz Morański, który wskoczył teraz na galę, przychodzi z tatą, tak on przychodzi z trenerem. Dokładnie tak, bardzo trafne porównanie. Może się z tym... Strzał dziesiąty, panie. No to widzisz, posunąłem ci pomysł na kolejną konferencję albo na wywiad przed galą po gali. Tak, sorry, zamyśliłem się. Właśnie myślałem o tym, co mówiłeś, wiesz? Przepraszam. Spodobało ci się. Słuchaj, jak twoje przygotowania do walki? No, powiem szczerze, że przygotowania poszły pełną parą. Jeszcze lepiej jestem przygotowany niż byłem, tak naprawdę. Zrzuciłem do tej pory. Trypson, jakbyś mógł... Zrywaj. Pyk. Wior. Zrywaj się. Nie puść się tak. Cfelu? Ty do mnie mówisz cfelu, naprawdę? Proszę cię, kurde, ty, kurde, kondoniaro. Ty do mnie mówisz cfelu? Boże święty. Sosnowca cię pozdrawiają, chłopaki. Elo. Jeszcze raz powtórz. Proszę cię. Ty, kondoniaro. Wypadł stąd, bo mi psujesz wywiad. Dobyłeś. Dobra, Łukasz, może wrócimy do... Taki typ, kurde, mówi do mnie jeszcze frajerze, kurwa, no co za gościu, kurwa. Myślę, że wyjaśnicie sobie... Frajer się odezwał, kurwa. Myślę, że wyjaśnicie sobie to w oktagonie. Powiedz mi... Jak twoje ucho? Może o to spytam. Moje ucho jest... Żeby cię trochę teraz uspokoić. Nie, moje ucho jest bardzo... Dobrze zszyte, zszyli mi w Łodzi lekarze, także jestem bardzo zadowolony. W ogóle miałem bardzo dobrą opiekę w Łodzi. Jeśli chodzi właśnie o twoje przygotowanie, no bo z pierwszą walką uważasz, że mógłbyś to wygrać, gdyby nie kontuzja ucha. Myślisz, że to przygotowanie, w jakim jesteś teraz, jest jeszcze lepsze, że tym razem ty wyjdziesz z tego zwycięsko? Oczywiście, że tak. Gdyby nie ta kontuzja, ten przypadek tak naprawdę, to jak najbardziej bym wyszedł z tamtej walki z ręką do góry, a teraz jestem szybszy, zwinniejszy i więcej na pewno mam tlenu niż Trypson. No, widać po tobie, że forma jest robiona. Jest, nawet kaloryfer mi wyskoczył, z czego jestem oczywiście bardzo zadowolony. Akurat tak pod lato będziesz miał idealnie. Tak. Znaczy ja myślę, że to potrwa tylko miesiąc, ale niech będzie, chociaż ten miesiąc. Dobra, nie zajmuję ci więcej czasu, powodzenia na walce i do zobaczenia. Dzięki bardzo, cześć, pozdrawiam.